Na te pytania odpowie tylko Wojan, ponieważ w dzisiejszym odcinku mamy naprawdę solidne quizy i zobaczymy, czy my jesteśmy w stanie w 100% na nie odpowiedzieć. Jeżeli ja odpowiem w 100% na te pytania, to ty, drogi widzu, musisz po prostu zrobić te trzy rzeczy. Zostawić subskrypcję z dzwonem, zostawić subskrypcję na drugim kanale i w dodatku wejść na Instagrama i mnie zaobserwować. Nawet 4 i TikToka jeszcze zobaczyć, bo jak ja zrobię 4 rzeczy, znaczy te wszystkie rzeczy, to naprawdę zasłużyłem. A jeżeli nie, to napisz w komentarzu, ile tobie się udało. Może jesteś lepszy ode mnie. Dobra, zaczynamy. Na ile znamy Wojana? Takie same, jak widzicie, Wojanowice. Dobrze, rozpoczynamy. Ile osób razem jest... właśnie, pamiętajcie, jeszcze łapać to. Dobra. Ile osób razem jest na Wojanowicach z Batrunerem? O Jezus, ale stare. No to 4 w takim... Gdzie tu się da zaznaczyć? Aha, bo jest takie długie. 4. Co? Kto niby jeszcze? Wojan, Palion, Kat i Matruner. Nubek był wtedy? Nie wiem, kurde. No i... No i tyle by było bezbłędnego. Jakie potwory zaszkodziły na Wojanowicach? On? Long? Co? Siren Head? Co? Nie. Ile lat ma Wojan? Kiedy to było dodane? Muszę sprawdzić. Research? Aha, 29... No na pewno! No na pewno 29 sekund temu. Dobra, no niech się odpowiedzi. A nie, no to 21, nie, 19, to kiedy trzymał czasu. Jak ma na imię Bołdzian? Mateusz, Wojtek, Wiesiek. Wojtek! Mateusz w ogóle jest napisane. Czy mają psa w domu? Nie. 4 na 5. Jedna zła odpowiedź, aczkolwiek podyskutowałbym na temat tej wypowiedzi, ponieważ obecnie na przykład na Wojanowicach mamy 4 osoby, tak? Na mnie licząc hakera oczywiście, no ale ja mówię o osobach, które mają konto, no baby. Więc no to jest takie do negocjacji. Ile Wojan ma lat? A, 40. Kto to w ogóle pisze? Kto założył Bołdzianowice? Bardzo łatwe, oczywiście, że Nubek. Nubek, no. Nubek, no to oczywiste, że Nubek. Nie widać tutaj po miniaturce, ma najlepszy kill-off. Jakim samochodem Wojan pojechał w góry? Ej, bardzo ciekawe pytanie, dobrze. Wykreślmy Ecto 1, wykreślmy maluchem. Porsche, okej. Nie wiem w ogóle skąd... Skąd takie pytanie w ogóle? Skąd takie informacje, że on był w górach na przykład? Nie wiem, ja o tym nie słyszałem na przykład, ale okej. Okej. Czy Matruner wciąż jest na Wojanowicach? Nie. Kiedy Wojan dołączył do YouTube'a? O Jezus, tak... Co? Ale nie, on miał starszy kanał i to kurde, research zróbcie. Czy Wojan ma stare stanowisko? Nie, zrobił sobie nowe. Śmieszna odpowiedź. Strzelił sobie nowe stanowisko. Jaki brałem ma telefon? iPhone, Samsung, Nokia, Huawei. Oczywiście, że iPhone. No, youtuberzy, jak widzicie, widzowie, posiadają iPhony. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team iPhone, czy Team Android. Czy Wojan ma misia Hagi Wagi? Otóż tak. Kurde, no... Jezus! No skąd ja mam to wiedzieć? No, ja nie wiem, czy mam misia Hagi Wagi, no. Jesteś gotowy? Tak. Że muszę... Brajanka? To jest złym na Wojanowicach. Haker. Kiedy dowiedzieliśmy się o haker? No wtedy... Jak w 2020? Co? To niby wtedy było. Nie wiem. Kto założył Wojanowice? Wojan. Czy taki prosty quiz to jest? Jezus. Dobra, Wojan czy Palion Bitwa? Kto ma więcej subów na głównym kanale? Wojan. To jest logiczne, widzowie. Kto ma popularniejszą dziewczynę? Wojan. Kto jest lepszy? Wojan. Ha! Co? Tu można cokolwiek zaznaczyć, że tak miało być. Kto urodził się w grudniu? Papion. Wierny fan. Gratulacje, no! Widzicie? Możesz utracić uporczywy tłuszcz z brzucha. W ogóle co ci się tu wyświetla? Nie chcę tracić tłuszczu z brzucha. Nie, powiem wam, ciekawe robicie te quizy, widzowie, ale moglibyście robić kapeczkę dłuższe. Dobrze. Czy ma sklep? Tak. Czy ma dziewczynę? Tak. Czy gra w Minecrafta? Tak. Czy był w muzeum Be Happy? Nie. Co? Jaką piosenkę? Jaką piosenkę? Czy go lubisz? A. Jaki lubi kolor? Niebieski. Jak ma na imię? Michał. Cześć. No dobra, ale z tą piosenką jakiś skam chyba. Napiszcie mi, ale nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Okej. Kogo wolisz? O, i co, i to jest już naprawdę koniec quizu? Ja nie mogę, widzowie, no. Oglądasz shorty? Tak. Co wolisz, być biednym youtuberem z dużą ilością subów, czy bogatym youtuberem z małą ilością subów?
To jest akurat ciekawe pytanie, ale o wiele lepiej jest być bogatym youtuberem z małą ilością subów, bo po prostu pieniądze można przeznaczyć na odcinki i wychodzą one lepiej. A jak jest się biednym youtuberem z dużą ilością subów, nawet jak się ma, nie wiem, milion, ale się po prostu wszystkie pieniądze już wydało, no to za co zrobić nowy odcinek? No. Czyli bogatym. Wolisz Roblox czy Minecraft? Osobiście Minecraft. Lubisz Kati? Tak. Ostatnie, wybierz obraz. Ten lub ten. Wydaje mi się, bo tu jest nam przydzieli, czy do Wajona, czy do Poliana bardziej pasujemy. Shorty podbiliśmy chyba pod Wajona. To chyba też pod Wajona. To na przykład pod Paliona, to pod Wajona, więc to zróbmy pod Paliona. I kogo nam przydzieli? Palion. Aha, czyli dwie rzeczy wybraliśmy u Paliona, trzy pod Wajona i tak nam dało Paliona, okej. Okej. Czy powinieneś kupić bluzę Wajona? Robisz do... Ja nie wiem, kto te quizy robi? Przyznać się w komentarzu, kto zrobił to pytanie i tego quiza? Mało. Czy lubisz Wajona? Tak, aha. Lubisz... Syrakera. Aha, że haker, już myślałem, że... To tylko. Nie. Czy lubisz bluzy Wajona? Tak. Yes. Czy spędzasz half to... Ale to ma być śmieszne, czy... Lubisz kapibary? Co to jest kapibar? Jakiś, nie wiem, nowy rodzaj, nie wiem... Puszki? Czy masz pieniądze? Tak. Czy masz... Nie z iPhone'a, tylko iPhone'a, okej? Okay? To po pierwsze. Tak. Co? Czy lubisz muzykę? Tak, pomimo, że gra w Lola, tak, bo jest hot. Te dwie opowiedzi są nieprawdą w ogóle. To jak to jest? Nie gra w Lola. Dobra, Shaker, zbanujemy na Wajanowicach. Zbanujesz Wajanowice? Tak. Lubisz Paleon? Tak. Patrzysz, bo Wajana Wajanowice z Tobala? Tak, to bardzo smutne. Czy wydasz wszystkie pieniądze na Wajan Shop? O nie, źle odpowiedzieliśmy. Co wybierasz? Pytanie wagi życia. Lewy, prawy. Aha, że... No lewy. No jak prawy? Jak prawy? Jak prawy? Przecież to był płyn na przeżyczenie jakieś. To się bardziej śmieje. Wajan. Śmieszne. Aha, i to jest... To jest koniec quizu, okej. Ostatni quiz widzę. Z kim wolałbyś iść na basen? Akurat na basen wolałbym pójść z Palionem, ponieważ mam swój basen przed domem i mam po prostu bliżej, więc... Więc dlatego wolałbym z nim pójść na basen. Z kim wolałbyś skoczyć z bungee? Myślę, że z Wojtkiem byłoby to ciekawe doświadczenie. Z kim wolałbyś iść na roller coaster? Z Wojanem... Wiem, że na pewno ciekawsze byłoby to z Palionem, jak z Wajanem, ale Palion ma lęk wysokości, więc byłoby to ciekawe. Z kim chciałbyś jechać do Domu Strachów? No tutaj... Z Wojtkiem bym się przejechał do Domu Strachów. Z kim chciałbyś jechać na plażę? Z Wojanem i Katy, z Palionem i Mają byłem po prostu bliżej, ale na z Wojanem i Katy też już byliśmy na plaży. Co, to jest koniec? Aha, to jest koniec quizu. Widzowie, odpowiedzieliśmy na większość dobrze. Były pytania, gdzie nie odpowiedzieliśmy dobrze, ale to jest jakiś fake. Tam odpowiedzi to były w ogóle nieprawdą. Subskrybujcie koniecznie kanał. Jutro kolejny odcinek. Dzisiaj o godzinie 19 na kanale głównym bardzo ważny odcinek, więc wpadajcie. I przypominam, że 12 sierpnia robię streama o 20 urodzinowego, więc wpadajcie serdecznie na niego. A nie... Nie przypominam, bo jeszcze o tym nie mówiłem. No, ale na głównym kanale o tym powiem też. Więc no, pamiętajcie, 12 sierpnia mam urodziny i robię wtedy streama urodzinowego na głównym kanale. Do zobaczenia, cześć!